Księga Jozłego, pierwszy rozdział, 17 werset. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i Tobie, oby tylko Pan Bóg Twój był z Tobą, jak był z Mojżeszem. Posłuszeństwo Słowu Bożemu. Bóg zlecił Jozłemu poprowadzenie Izraela do ziemi obiecanej. Obiecał, że będzie z nim i da mu zwycięstwo nad wszystkimi wrogami, których napotka. Podkreślił również, jak ważne jest przestrzeganie prawa, które nakazał im Mojżesz, i nie odwracanie się od niego w prawo ani w lewo. Jozue przygotował lud do przejścia przez Jordan i objęcia ziemi w posiadanie. Pamiętajcie na słowo, które wam rozkazał Mojżesz, sługa pański, powiedział im. Jak ważne jest również dla nas, abyśmy pamiętali słowa, które wypowiedział do nas nasz błogosławiony Pan. Wierzcie też we mnie, trwajcie we mnie. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegajcie. Czyńcie to na moją pamiątkę. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, jeśli to czynicie. Ich natychmiastową odpowiedzią było, że zrobią wszystko, co im przykazał. Będą mu posłuszni tak, jak byli posłuszni Mojżeszowi. Jak dobrze to zrobili. My również często jesteśmy gotowi obiecać, niż okazać posłuszeństwo. Niech Bóg pomoże nam nie tylko obiecać. My również często jesteśmy gotowi obiecać zamiast okazać posłuszeństwo. Niech Bóg pomoże nam nie tylko obiecać. Chciejmy Go naśladować i być Mu posłuszni. Zdecydujmy w sercu czynić to dzień po dniu. Księga Jozłego 1:17. Jak byliśmy posłuszni we wszystkim Mojżeszowi, tak będziemy posłuszni i Tobie, oby tylko Pan Bóg Twój był z Tobą, jak był z Mojżeszem.